Nazywam się Halina Andrzejak, jestem z Poznania. Pracuję w stowarzyszeniu Na tak jako goniec od 2013 roku. Ale dzisiaj klasa numer? Jeden. Dobrze. Dzisiaj jedyneczka. Dobrze. Przychodzę do biura, podpisuję listę, odbieram zeszyt. Na razie na pocztę, a potem do placówek plus bank. Dobrze. Dobrze? Okej. Okay. Dobra. To dobrej trasy Ci życzymy. Dziękuję bardzo. Sylwia mi tam wpisuje dokumenty. Ja wkładam do poszczególnych przegródek dokumenty. Co do krzemienia, to do krzemienia. Co na pocztę, to do przegródki poczta. I potem odbieram to. I wtedy wychodzę z biura i jadę do placówek. Jadę na przykład jak mam trasę pierwszą, to wtedy jadę najpierw do Kamyka. Z Kamyka potem idę na pocztę. Jestem na trasie pierwszej, właśnie na tym odcinku, co teraz będziemy chodzić. A druga trasa jest we wtorki i czwartki. To jest już ta dłuższa trasa, więc tam są placówki porozrzucane prawie po całym mieście, nie? Ja kocham tę pracę, nie? Bo to wśród ludzi, praca w ruchu, także... Fajnie. Już 6 lat, 6 rok. Teraz minął. Z poczty idę do krzemienia. Jak jest, niekiedy jest MOP, to jeszcze zaliczam MOP, czy tam Urząd Miasta, czy Urząd Wojewódzki. I potem jak kończę pracę, to wtedy też kończę tutaj na Powieckiej. Zdaję zeszyt. Sylwia wszystko sprawdza w zeszycie, czy się zgadza. I zostawiam zeszyt i zabieram pocztę i na tym koniec. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia. Praca mi daje przede wszystkim właśnie, to jest satysfakcja. I też duży kontakt. I dzięki tej pracy się też fajnie tak intelektualnie rozwinęłam. Też bardziej poznałam miasto, w którym mieszkam, także jestem taka, jakby to powiedzieć, pewna siebie. Się dosyć długo czeka, żeby przejść na drugą stronę, wiesz? Naprawdę, 15-20 minut co najmniej, żeby przejść na drugą stronę. Inkluzja to jest włączenie osób niepełnosprawnych w społeczeństwo. Też jak się znajdą w pracy. Inkluzja to jest właśnie to, co robię na co dzień, że jako goniec właśnie, że chodzę po 11 placówkach, przekazuję papiery, odbieram papiery i przywożę tutaj na Płowiecką do biura. I to jest właśnie też inkluzja. Osoby niepełnosprawne to są tacy sami ludzie jak pełnosprawni. Także i też się super realizują w tej pracy. Super. Pracuję od 6 lat i się zdarzają też takie dni, że niekiedy jest tyle przesyłek, że się teczka nie domyka. Dziękuję, do widzenia. Bo niekiedy jest tam jest do odebrania, a dzisiaj akurat tylko do przekazania, więc o. Z Halą współpracuję już 3 lata jako kierownik krzemienia. Znaliśmy się już wcześniej, ale no świat jest taki mały, że okazało się, że razem pracujemy w jednej firmie. Bardzo mnie to ucieszyło. Współpracując przez 3 lata, mogę powiedzieć, że ta współpraca jest udana. Ta współpraca jest udana, to dokumenty są dostarczane na czas tam, gdzie trzeba, nie tylko pomiędzy jednostkami stowarzyszenia, ale też do instytucji, z którymi współpracujemy, jak Urząd Miasta czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Inkluzja. Jestem przekonany, że to jest podstawowa wartość, że możliwość pracy dla osoby z niepełnosprawnością, jakąkolwiek niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, to jest dosyć istotny sygnał, że społeczeństwo jest gotowe
na współpracę. To, że są włączane, daje poczucie sprawstwa, poczucie pewności siebie, poczucie autonomii, zwiększa niezależność zapewne i to nie tylko finansową, ale też społeczną. W takim razie miłego dnia wam życzę. Wzajemnie. Do zobaczenia i do piątku. Do piątku. No myślę, że w piątek będzie chłodniej. Dobra. Trzymaj się, Hala. Trzymaj się, pa. Cześć. Grajmy razem!